Może skusisz się na jakąś ciekawostkę, na przykład o tym, jak właściwie sprzedaje się nielegalne substancje i kto właściwie za tym wszystkim stoi? Wokół tematu handlu i obrotu środkami zabronionymi narosło bardzo dużo legend, opowieści, a tak. Ale zacznijmy od początku. Narkobiznes jest gigantyczną branżą. Tak dużą, że odpowiada prawdopodobnie za 1% całego PKB naszego świata, które wynosi 78 bilionów dolarów. O kurwa. W samym 2014 roku wartość tego sektora czarnego rynku szacowana była na nawet 652 miliardy dolarów. Narkotyki były i są dosłownie wszędzie. Każdy kontynent, każdy kraj posiada z nimi problem. USA na wojnę z nimi przeznaczyło do tej pory około biliona dolarów. I wojna ta jest dla Stanów Zjednoczonych na razie przegrana. Producenci, dostawcy, kartele czy nawet mali dealerzy występują wszędzie i rocznie sprzedają tysiące ton produktów. Dealerów spotkać można w każdym dużym mieście, a także tych mniejszych. Wbrew ogólnemu przedstawieniu, to nie groźni bandyci, a bardzo często dość zwyczajni ludzie. Tu jeszcze należy zaznaczyć, że to też dość charakterystyczna grupa. No bo mało kto marzy o takiej karierze, a często jest ona wynikiem środowiska czy chęci szybkiego zarobku, albo poniekąd przypadku. Wyobraźmy sobie scenariusz. Mamy kogoś, kto pali marihuanę. Lubi to robić, a osoba, która ją kupuje, oferuje mu, że jeśli kupi więcej, to da mu lepszą cenę. Ta osoba zrobi to. Jednak widząc nadmiar, a także okazję do zarobku, może pomyśleć, że czemu tego nie sprzedać dalej, do swoich znajomych. Następnie zobaczy, że inne substancje mają lepszą marżę, więc przerzuci się na nią. Jego zamówienia będą większe, a ilość ludzi, których zaopatruje, też się zwiększy. No, to jedna z dróg, no bo dealer może być też po prostu przymuszony do takiej pracy, na przykład za długi, albo nie znać niczego innego, jeśli urodził się w nieciekawych okolicznościach. A jeszcze w innej sytuacji będzie to po prostu okazja na szybki zarobek. Dealerzy będą prezentowali różne metody działania, w zależności od tego, gdzie operują, czym handlują i ilu klientów obsługu. Inaczej będzie zachowywał się ktoś, kto zaopatruje bardzo bogatych ludzi w duże ilości wysokiej jakości substancji, a inaczej ktoś, kto niemal na ulicy sprzedaje uzależnionym cokolwiek, co nakarmi ich nauk. Będzie łączyła ich jedna rzecz – chęć pozostawania na wolności. Z tego powodu przyjmą różnego rodzaju metody anonimizacji, a także minimalizacji ryzyka. Pierwsza z nich to wyglądanie absolutnie niepozornie i dokonywanie sprzedaży we właśnie takich warunkach. Prowadzić to może do sytuacji, w której kupujący odgrywa niemalże scenkę rodzajową z dealerem, w której ten oddaje mu pożyczony przedmiot czy upuszczony portfel. Czasem nie dojdzie nawet do spotkania, bo towar będzie leżał odłożony w specjalnym miejscu, czekając na odbiorcę, który zostawi na jego miejscu pieniądze. Czasem zaś dealerzy nie będą się krępować i narkotyki wyślą pocztą, co miało miejsce dużo częściej niż możecie przypuszczać. Oczywiście przy tym wszystkim zachowywana jest anonimowość. Dealerzy nie będą przedstawiać się z imienia i nazwiska. Często będą zasłaniali swoje twarze, jeśli was nie znają. Będą kupować anonimowe numery telefonów, czy wręcz korzystać z aplikacji, które szyfrują komunikację, jak na przykład Signal, który jest dość popularny. I jest to też biznes stricte gotówkowy. No, nie trzeba się chyba domyślać czemu. To tworzy potrzebę na pranie pieniędzy. Ponieważ urzędy skarbowe nie lubią, gdy komuś do portfela wpadają duże kwoty, które nie mają określonego miejsca pochodzenia, ani nie mają odprowadzonych podatków. Popularne ostatnio stały się kryptowaluty, którymi można płacić często w niemal 100% anonimowo. Nawet duże kwoty, a wprowadzenie ich z powrotem do systemu i wyczyszczenie jest łatwiejsze niż kilkaset plików banknotów. Z tego powodu stały się one przedmiotem silnych regulacji. Zakłada się, że 0,24 wszystkich transakcji kryptowalutami finansuje przestępstwa. Nie jest to duża część, ale stabilnie rośnie. Jednak dealerzy, ci, którzy handlują bezpośrednio z ludźmi, najczęściej niewielkimi ilościami, to zbieranina bardzo różna, bardzo często składająca się z przestępców i osób z problemami, które mogą bardzo szybko być złapane. Są jednak tylko zasobem w rękach trochę większych jednostek. Te są dealerami dla dealerów, dostawcami. Obracają oni większymi pieniędzmi, większymi ilościami, mają pod sobą ludzi i często należą do większej organizacji przestępczej lub się z nią układają. Niektóre substancje trzeba przecież pozyskiwać z zagranicy, a to wymaga już naprawdę sporej siatki połączeń. To osoby, które są dużo bardziej poukładane, często naprawdę sprytne lub bardzo brutalne, albo obie te rzeczy naraz. Zajmują się dystrybucją nielegalnych substancji. Jest jakiś dealer na czacie? Kontroli, opanowania i umiejętności walki. To połączenie wojny z biznesem, no bo czarny rynek, tak jak każdy inny, rządzi się prawami popytu i podaży, które dodatkowo kierowane są przez inne grupy interesów.
Handel narkotykami jest lukratywny i stosunkowo prosty, gdyby porównać go do innych typów przestępstw. Jednak wymaga naprawdę dużych umiejętności. Szefowie są ostrożni, wiedzą, co robią i mają wokół siebie ludzi, którzy dbają o płynne działanie całej organizacji. Posiadają różne lokacje, czasami legalne, wynajmowane przez tak zwane słupy, czyli osoby, które udostępniają swoje dane za pieniądze, no a czasami nie, jak dziko zajmowane mieszkania czy magazyny. Wybierają osoby, z którymi mają kontakt bardzo rozważny. Dbają o księgowość, a także o stany magazynów, a także o ochronę. No bo wojny o teren do sprzedaży narkotyków bywają zacięte i krwawe. Wojny narkotykowe, chociażby w Meksyku, pochłonęły życie tysięcy ludzi, którzy giną w policyjnych rajdach, a także w walkach między sobą. Meksyk jest często podawanym przykładem w takich sytuacjach ze względu na liczne filmy, a także na fakt, że zaopatruje on największy narkotykowy rynek zbytu na świecie – Stany Zjednoczone. Tu warto wspomnieć, że struktura handlu narkotykami jest bardzo nieregularna i zależy od wielu czynników. Czasami są to wcześniej wspomniane kartele, które posiadają tysiące członków, strukturę, szefów, legalne biznesy czy nawet regularną armię. No a czasami kilkunastu ludzi z laboratorium w szczerym polu. Prawdą jest jednak to, że kartele wzbudzają największy podziw i są bohaterami książek, seriali, filmów i gier. Nie tylko kartele, no bo czasem nawet po prostu gangi. W zależności od substancji wystarczyć może laboratorium i odczynniki, a czasami potrzebne są pola uprawne. Opium czy kokaina wytwarzane jest z roślin, a te muszą gdzieś być hodowane. Nie bez powodu, więc produkcja ich jest skoncentrowana w rejonach niezbyt stabilnych. Takich, gdzie aparat państwa po prostu nie może sprawdzić wszystkiego. W Afganistanie pola maku były bardzo rozległe, a handel opium zasilał organizacje terrorystyczne. Ameryka Południowa stoi zaś kokainą, która wymaga pól uprawnych i całego przemysłu chemicznego, który oczywiście istnieje, zatrudniając tysiące ludzi. Ich operacje nie różnią się niczym od działania dużych firm. No, może poza tym, że korzystają ze zbrojnych bojówek, by rozwiązywać swoje problemy. Kartele, podobnie jak duże firmy, mają wyłączne relacje z dostawcami, na przykład z rolnikami uprawiającymi kokę, co pozwala im na stabilizację cen kokainy. Mimo intensywnych działań w celu zniszczenia plantacji koki przez wiele krajów i organizacji, cena kokainy na rynku pozostaje stabilna. To dlatego, że cena surowca stanowi tylko niewielki ułamek końcowego kosztu produktu. Kartele kontrolują ceny i dostosowują je do rynku, manipulując nimi, a dzięki temu zarabiając i kontrolując nie tylko sprzedaż, ale i tereny, gdzie ją prowadzą. To dzięki pieniądzom, którymi mogą sponsorować armię, czy nawet po prostu dozbrajać lokalne grupy w innych krajach, które zabezpieczają ich biznesy. Ich model ekspansji przypomina franchising, co ma swoje zalety i wady zarówno dla kartelu, jak i dla lokalnych przestępców działających pod ich marką. Podobieństwa do konwencjonalnych biznesów sięgają tak daleko, że nawet liderzy gangów narzekają na typowo problemy menedżerskie, takie jak zarządzanie personelem czy konkurencja. Jest to bardzo kuriozalna sytuacja, w której możemy przyjąć analizę biznesową do organizacji przestępczych. Powstały nawet liczne opracowania, które badają psychologię karteli. Wyróżniały one kilka punktów, które są charakterystyczne dla wielu. W kartelach takich jak Cali czy Medellin obserwujemy pionową hierarchię z wyraźnie określonymi rolami i poziomami autorytetu. Z drugiej strony kartel Sinaloa przyjął zaś strukturę horyzontalną, bardziej zdecentralizowaną, co pozwoliło mu na elastyczność i przetrwanie w trudnych okolicznościach. W obu typach struktur komunikacja jest najczęściej ustna i nieformalna, ale rygorystycznie egzekwowana przez tzw. poruczników. Dzięki podziałowi zadań na specjalistyczne role, kartele osiągają wysoką efektywność działania. Jest to proces podobny do awansów w korporacjach, gdzie najbardziej kompetentni ludzie są umieszczani na kluczowych stanowiskach. Struktura kartelu jest zaprojektowana w taki sposób, aby maksymalnie chronić przywódców. W przypadku aresztowania pojedynczy członkowie mogą dostarczyć tylko ograniczone informacje. Kartele są też wyjątkowo zdolne do adaptacji, co widzimy w ich umiejętności do zmiany struktury czy zasobów w odpowiedzi na działania organów ścigania lub zmiany na rynku narkotykowym. Pomaga też fakt, że członkowie karteli często wykazują cechy psychopatyczne, takie jak brak empatii, gotowość do przemocy i całkowite lekceważenie prawa. Wielu z nich pochodzi z marginesu społecznego, co dodatkowo utwierdza ich w poczuciu odrębności i lekceważeniu dla społecznie akceptowalnych norm. Te elementy pozwalają im stworzyć organizacje, które swoimi siatkami oplatają cały świat, wysyłając swój towar w każdy jego zakątek. Korzystają w tym celu z każdej dostępnej metody. Narkotyki przewożone są ciężarówkami przez granice, trafiają na samoloty i statki morskie, gdzie ukrywane są w bagażach czy kontenerach. Specjalnie wynajmowani kapitanowie i piloci omijają patrole na granicach, by przewozić niekiedy całe okręty wyładowane narkotykami.
Istnieją dowody na to, że niektóre organizacje korzystały nawet z łodzi podwodnych specjalnie stworzonych, by szmuglować narkotyki przy dnie oceanu. Jedna taka łódź, zatrzymana w 2008 roku u wybrzeży Meksyku, przenosiła 5 ton kokainy. O kurwa! Tu warto wspomnieć jeszcze, że zdarza się, że każdy kolejny krok podczas handlu niejako rozcieńcza produkt. Im czystszy i bardziej skondensowany, tym łatwiejszy do transportu. Jednak do klienta często trafia postać dużo gorsza, wzbogacona o różne dodatki, mające na celu zwiększenie ilości narkotyków na rynku, w sposób, który wygeneruje większe zyski dla sprzedających. Kokaina, fentanyl, aspiryna czy nawet mleko dla niemowląt mogą być częścią tego, co przyjmą klienci. Stwarza to zagrożenie, bo nieumiejętne dodanie fentanylu zwyczajnie zabije przyjmującego. Jednak w imieniu zysku robi się i takie rzeczy, które kończą się kryzysem. Jak więc walczyć z czymś tak wielkim i rozległym? Skoro USA wydało już $1 bln i nic nie wskurało, to czy jest jakieś rozwiązanie? Według niektórych tak. Jest nim legalizacja. Brzmi to bardzo nieintuicyjnie, jednak osoby, które przemawiają za takim rozwiązaniem, mają całkiem sporo argumentów. Przede wszystkim koszta. Nawet w Polsce miliony złotych rocznie wydawane są na utrzymywanie jednostek służb zajmujących się egzekwowaniem prawa w sprawie narkotyków. Do tego ludzie w więzieniach, których de facto trzeba utrzymywać. Te pieniądze, a także osoby w więzieniach mogłyby robić cokolwiek innego. W przypadku USA mówimy tu o wręcz miliardach dolarów, które mogłyby trafić do podmiotów zajmujących się nie ściganiem osób uzależnionych, a pomocą dla nich. Przejrzysta polityka narkotykowa pozwoliłaby uniknąć masy śmierci spowodowanych rozcieńczaniem substancji i truciznami. Do tego, i co najważniejsze, legalizacja odcięłaby bardzo dużo funduszy organizacjom przestępczym, przez to, że kontrolują one teraz rynek, mogą narzucać ceny, które zazwyczaj mają za zadanie finansować te organizacje i nie odzwierciedlają kwot potrzebnych do pozyskania i produkcji narkotyków. Legalizacja rzekomo spowodować miałaby, że ceny spadłyby, bo każdy mógłby się dołączyć i oferować swoje produkty, które musiałyby przechodzić kontrolę i objęte byłyby szeregiem innych ograniczeń. Tak samo jak wszystko inne, co dostępne jest w sprzedaży. Kartele musiałyby płacić podatki i walczyć z legalną konkurencją, a to zmniejszałoby ich wpływy. Na małą skalę wprowadzono takie rozwiązanie w stanie Oregon w USA w 2020 roku. Jego efekty? Cóż, na razie nie są one zadowalające, jednak warto wziąć pod uwagę pandemię, która mogła wpłynąć na wyniki. Cały czas czekamy na badania, o których na pewno opowiem na kanale, jeśli takowe się pojawią. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dajcie znać w komentarzu, może o czymś innym, czym powinniśmy nagrać. Także mam nadzieję, że widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Kurwa, ale tak szczerze, wyłapać wszystkich dealerów to jest mega proste. Wystarczy znaleźć, kurwa, kilku ćpunów i za nimi trochę pochodzić, kurwa, co to jest za problem.